Szanowni Państwo, zaczynamy. Dostałam tajny znak od operatora, że jesteśmy już live, że zaraz pojawi się autorka na ekranie. Drodzy Państwo, Literacki Sopot 2020, dziewiąta edycja poświęcona Kanadzie. Bardzo serdecznie poproszę o brawa i przywitanie pani ambasador Kanady Leslie Scanlon. Witamy serdecznie. Witam serdecznie także Państwa. Witam serdecznie wszystkich przed komputerami, ponieważ nasze spotkanie jest transmitowane live. Także wszyscy, którzy siedzą przed komputerami, nas oglądają. Brawa również dla nich. Bardzo ważne nazwiska naszych tłumaczek. Tłumaczek na język migowy. Anna Borycka, Alicja Szurkiewicz. Tłumaczki na język angielski to Paula Gorszczyńska i Małgorzata Grabarczyk. Ja się nazywam Dagny Kurdwanowska i jest mi niezmiernie, niezmiernie miło, że będę mogła prowadzić to spotkanie. Jestem absolutnie zakochana w powieści Washington Black, Essie Edugian, naszej dzisiejszej gościni, wspaniałej kanadyjskiej pisarki. Jest z nami Essie Edugian. Wielkie brawa dla naszej gościni. Witaj, Essie, bardzo miło cię widzieć. Yes, thank you so much. I'm delighted to be here. Dziękuję bardzo. Jestem zaszczycona, że mogę tu być choćby w takiej formie. Okej. Essie Edugian to kanadyjska pisarka. Jej rodzice pochodzą z Gany. Essie urodziła się w Kanadzie. Debiutowała powieścią w 2004 roku The Second Life of Samuel Taine. Ta powieść jeszcze nie jest przetłumaczona na język polski. Kolejna powieść Half Blood Blues zdobyła nominację m.in. do Man Booker Prize oraz została laureatką Nagrody Gillera. Kolejna powieść, z okazji której dzisiaj rozmawiamy, czyli Washington Black, premiera polska, bardzo, bardzo się cieszę z tego powodu, również zdobyła Nagrodę Gillera i Essie Edugian udało się jako trzeciej kobiecie w historii zdobyć dwa razy Nagrodę Gillera. Jedną z tych pisarek z tej trójki była Alice Munro. Essie, wiem, że bardzo chciała pani przyjechać do Sopotu. Niestety się nie udało. Ma pani nawet plakat z Sopotem w swojej kolekcji. Jak wyobraża pani sobie Sopot? Na jedne z moich urodzin dostałam od męża takie plakaty z Polski typu vintage miejsc, których nigdy nie widziałam. Sopot wygląda przepięknie na tych plakatach. Morze, dwa kieliszki martini, tak to widzę, tak wyobrażam sobie Sopot, więc bardzo chciałam przyjechać, ale będę musiała może zrobić to w przyszłym roku. No właśnie, wszystko z powodu pandemii. To nasze spotkanie też jest bardzo nietypowe, bo my jesteśmy tutaj w Sopocie, pani jest w Kanadzie, widzimy się przez telewizor, ale jestem ciekawa, w jaki sposób pandemia w ogóle zmieniła pani życie jako pisarki? Jak wpłynęła? Myślę, że na wiele sposobów tacy pisarze jak ja, którzy byli w stanie skupić się na pracy przez od wielu lat, ten wpływ myślę, że na nas jest mniej więcej minimalny. No. Byłby większy pewnie, gdybym uczyła i tak dalej. Główny wpływ polega na tym, że już tak dużo nie podróżuję. Zwykle podróżowałam z wykładami, a teraz nastąpiła zmiana, więc tutaj ją dostrzegam. Natomiast mam dużo więcej czasu teraz, by spędzać go w domu i stworzyć tę cichą przestrzeń, umożliwiającą mi skupienie się na rzeczywistym pisaniu. Więc w tym sensie jest to coś, co troszeczkę mnie spowolniło tempo mojego życia, ale dzieci są w domu ze mną i to jest też nowa jakość. Natomiast dobrze jest być w stanie spędzać tyle czasu z nimi, patrzeć na ich wzajemne interakcje, spędzać ten czas wesoło wspólnie. Więc jest sporo pozytywnych rzeczy, które wynikły z tej pandemii.
bo właśnie można w tej swojej bańce trwać w trochę wolniejszym tempie, mimo że w innych sferach życia troszeczkę się spotykamy się tutaj właśnie, tak jak powiedziałam, z okazji polskiej premiery książki Washington Black, książki, którą New York Times uznał za jedną z 10 najlepszych książek roku. To historia Washingtona, tytułowego Washingtona Blacka, którego poznajemy jako 11-letniego chłopca na plantacji niewolników na Barbadosie. Plantacją tą zarządza jeden z braci Wildów, Erasmus Wild, osoba bezwzględna, osoba traktująca niewolników właściwie gorzej niż zwierzęta. I w życie Washingtona, który właściwie jest jednym z wielu niewolników skazanych na niewolniczą pracę, pojawia się młodszy brat Erasmusa, Christopher Wild, nazwany Teach, po polsku Tyci, konstruktor, wynalazca, wizjoner, i on dostrzega w Washingtonie talent do rysunku. I to spotkanie zmienia zupełnie życie naszego bohatera. Potem śledzimy całą jego wielką podróż aż do dorosłości. Essie, słyszałam, że inspiracją dla tej książki na początku stało się opowiadanie Jorge Luisa Borgesa. O, Essie nam zniknęła. Małe problemy techniczne. No i to jest właśnie, proszę Państwa, taki urok niestety spotkań częściowo online, że jesteśmy uzależnieni od sieci, od internetów. O. Yeah. Can you see me? Yes. Okay. Is everything okay? Wszystko w porządku. Słyszysz nas? Yes. I can hear you now. It looks like teraz słyszę, chyba utraciliśmy połączenie na sekundkę. Okej. To zadam tylko końcówkę tej opowieści. Opowiedziałam, o czym jest Washington Black, i słyszałam, że inspiracją było jedno z opowiadań Jorge Luisa Borgesa. Co cię w nim zainspirowało, że zaczęła kiełkować historia Washingtona Blacka? Czytałam opowiadanie Borgesa i to było chyba 10 lat temu. I był tam opis tej bardzo dziwnej sytuacji, gdzie była mowa o zależności od bogatej rodziny. Były tam przedziwne szczegóły, tak dobrze zarysowane. Oczywiście Borges maluje słowem w sposób absolutnie niezwykły. Podziwiałam tę historię. Kiedy byłam w Londynie, żeby odebrać nagrodę Man Booker Prize w 2011 roku, mój wydawca umożliwił nam odwiedzenie National Portrait Gallery. W tej galerii przechodziłam przez kolejne sale i gdy wszystko były takie narysowane ołówkiem portrety osób zaangażowanych w sprawę Teachborn, o której pisał Borges. Nie wiedziałam, że to był historyczny proces, więc później poczytałam wszystko, co możliwe o tym procesie. I to było szaleństwo, to było przedziwne, cała sytuacja. No, pomyślałam sobie, muszę w jakiś sposób do tego nawiązać. Nie wiem, czy Państwo wiedzą o tych sprawach, które miały miejsce w Anglii od 1860 do 90. I chodziło o zniknięcie młodego człowieka, Rudera Teachborna, który miał 25 lat, był arystokratą. Uznała go za zaginionego. Okej. Okay. Dlaczego umieściłaś akcję tej książki właśnie na Barbadosie? Chciałam opowiedzieć historię Teachborn Claimants poprzez historię osoby, która była głównym świadkiem obrony. Tom Castro, tak nazywał się ten człowiek, który pojawił się tego dnia i powiedział, że to on zasługuje na fortunę rodziny Teachbornów. Więc ten mężczyzna,
który był tym głównym świadkiem obrony podczas procesów, czyli wspierał Toma Castro, który twierdził, że jest Rogerem Tichbornem. Internet nie jest dzisiaj dla nas niestety łaskawy. Poczekajmy chwilę na powrót Esi. Okej, okay. Jesteśmy znowu. Jest ten mężczyzna, który poddawał się, nazywał się Edzi Bogu. Był byłym niewolnikiem na plantacji na Jamajce. Posiadanie właśnie rodziny, o której mowa. Miał 11 lat, kiedy wzięto go do Anglii. Był zatrudniony przez rodzinę przez 14 lat. Zdałem sobie sprawę, że na koniec nie interesowało mnie tak bardzo, jakie były szczegóły tego postępowania procesowego, ale bardziej psychika takiej osoby jak Andrew Bogu, którą zabrano, wyrwano z życia w uniżeniu, w służbie, w brutalności, życia, o którym pomyślelibyśmy sobie, że byłoby życiem bardzo krótkim. Pewnie nie byłby w stanie przetrwać. I nagle, jak to jest przeszczepić takiego człowieka do świata, gdzie troszeczkę więcej wolności mu dano? Więc pomyślałam, że to będzie ten temat, wokół którego chciałabym pracować. No i dlaczego Barbados, nie Jamajka? Dlatego, że znalazłam tam fascynujący materiał źródłowy o codziennym życiu na plantacjach właśnie na Barbados i szczegóły, które odnalazłam, były tak specyficzne, że naprawdę mogłam właściwie czuć teksturę i poczuć zapachy i pomyślałam sobie, że no cóż, jeszcze dodatkowo interesował mnie sposób, w jaki na tej wyspie manifestowało się niewolnictwo i dlatego Barbados było moim wyborem. No właśnie, czy fakt, że to Barbados jest wyspą, co jeszcze potęguje poczucie izolacji, nie dość, że niewolnicy są zgrupowani na plantacji rządzonej przez Erasmusa Wilda, są jeszcze zamknięci na wyspie, skąd właściwie nie ma ucieczki. Dopiero pojawienie się Teacha i jego przecinacza chmur powoduje, że Washington ma w ogóle szansę na to, żeby stamtąd uciec. To nieprzypadkowe, że wyspa jeszcze staje się scenografią, tłem dla tej opowieści na początku. Tak, myślę, że można mówić o tym poczuciu zamkniętej społeczności, w której się żyje na wyspie. Teraz żyję na wyspie. I nie jest to tak dalekie od życia w Vancouver, ale mam poczucie, że Vancouver jest bardzo daleko. Jest takie poczucie pewnych granic wyspy, takich bardzo delikatnie zarysowanych, ale jednak konkretnych. A Wash żyje na wyspie i to jest takie zawężające horyzonty, bo tak naprawdę dla Washa granicami, które sobie jest w stanie wyobrazić, są granice plantacji. On nawet sobie nie potrafi wyobrazić tego, co poza tymi granicami. Więc kiedy Teach prosi go o udział w eksperymencie, kiedy go do tego zaprasza, no to jest to przebudzenie, jest to początek odczuwania pogłębionej relacji ze swoim środowiskiem, od którego Washington był oddzielony od urodzenia. Nigdy nie zachęcano go, by wyjrzeć poza trzcinę cukrową, po to, żeby zobaczyć świat za tym polem. Więc to jest naprawdę taki moment przebudzenia dla niego. No właśnie, Wash miał tylko opowieści Big Kid, która opowiadała mu o innych miejscach. Washington jest niezwykłym chłopcem, ponieważ on ma talent do rysowania. Talent, który zauważa Teach i właściwie dzięki temu czyni Washa tak jakby swoim asystentem, ale
tak pomyślałam sobie, że w takim miejscu, które jest skażone przemocą, które jest takim miejscem, gdzie właściwie każde złe spojrzenie może spowodować straszną karę, każde nierozważne słowo może doprowadzić do ciężkiej kary cielesnej, takie lepiej być niewidzialnym i lepiej się nie wyróżniać z tłumu. Tymczasem Washington się wyróżnia, on ma talent. Czy taki talent w takim miejscu to jest los na loterii, czy bardziej przekleństwo? Wydaje mi się, że tak naprawdę dotykasz tutaj bardzo ważnego punktu, czyli ta kwestia widoczności bądź niewidzialności. Tak naprawdę pewnie myślimy, że bycie niewidzialnym jest czymś negatywnym, ale dla niego ten brak widzialności, to poczucie, że jest tylko częścią niedostrzeganej masy ludzi, to jest źródło bezpieczeństwa. On nie chce przecież być karany, tak żył przez całe życie, nie chce być widoczny. Tego rodzaju życie stałego zagrożenia i wytarcia, czyli usunięcia z widoczności, jest częścią bezpieczności. I jego talent jest wybitny. I na początku książki widzimy to, kiedy on zdaje sobie sprawę, że ma ten talent i zamiast podzielenia się z Teachem jego rysunkami, pali rysunki, bo nie chce zostać dostrzeżony, bo wie, że bycie widocznym w tłumie może przynieść mu uwagę innych w taki sposób, że w momencie, kiedy jest się w tym środowisku wrogich białych ludzi, może to doprowadzić do naprawdę okropnych rzeczy. No właśnie to dlatego też Washington na początku prawie nie mówi. To jest niesamowite, bo wchodzimy w jego świat, w jego wewnętrzny świat, znamy jego myśli, bo nam je opowiada te historie ze swojej przyszłości. Będąc w swojej przyszłości już, wraca do wspomnień z dzieciństwa, ale bardzo rzadko Washington się odzywa. On bardzo rzadko, czasem potakuje głową, powie jedno zdanie, ale tak naprawdę milczy. To cały czas ten lęk, że jeśli powie coś nie tak, to może spotkać go kara. No tak, dokładnie. Czyli ta kwestia używania głosu, czy zabierania głosu do wyrażenia opinii, to jest coś, co jest przerażające dla niego i widać to bardzo wyraźnie, widać to wśród niewolników. Jeżeli ktoś przychodzi z tego dużego domu, no to wtedy niewolnicy stoją cicho, nie chcą zabierać głosu, chcą nie być w ogóle nawet obecni, bo to może przyciągnąć białego i karę. To jest podstawowy impuls. Talent staje się przepustką Washingtona do tego, żeby uciec z wyspy. Udaje się to dzięki, nie chcę za dużo Państwu zdradzać, udaje się to w wyniku pewnego dramatycznego wydarzenia. Razem z Teachem uciekają, tak się zaczyna wielka podróż Washingtona przez prawie cały świat, Europa, biegun, między innymi Nowa Szkocja. I z czasem Washington zaczyna mówić coraz więcej. Dla mnie bardzo ważny jest ten moment takiego przełamywania się Washingtona do tego, żeby móc wreszcie zawalczyć o siebie, by w efekcie móc powiedzieć tak, ja chcę też zawalczyć o swoje nazwisko, o to, żeby nie być wygumkowanym z historii, żeby nie być wygumkowanym ze swoich odkryć, bo jeszcze Washington później rozwija swoje zainteresowania, staje się między innymi naukowcem. Powiedz, co jest jego taką siłą napędową, co daje mu tę siłę, żeby wreszcie się przełamać, odważyć się, żeby powiedzieć tak, to ja Washington Black, ja to zrobiłem, ja to wymyśliłem. To jest tak naprawdę proces samoodkrycia. Pierwszym krokiem jest właśnie ten talent, umiejętność rysowania, a następnie talent do takiej ciekawości naukowej, do wynalazków naukowych.
I dla niego to wystarczy. Fakt, że potrafi to zrobić, fakt, że może uzyskać uznanie choćby ze strony Teacha, dla niego to była ogromna walidacja, uznanie go. Myśli, że to wystarczy, myślał, że to wystarczy, ale w którymś momencie zdaje sobie sprawę, mówimy tutaj o jego sile napędowej, to tak naprawdę uważa, że to nie jest wystarczające, że tylko jedna osoba go uznaje. On poza tym kwestionuje tę osobę później w książce i widoczność dla tego jednego człowieka to za mało. I uważa, że jego talent nie uzyskuje przez to wystarczającego uznania. Uważa, że w związku z powyższym jest to ogromnie niesprawiedliwe, że ktoś inny w dalszej części książki może podpisać się swoim nazwiskiem pod jego wynalazkiem. Więc uważa w związku z tym, uważa gdzieś głęboko w sobie, że to jest ogromna niesprawiedliwość. Stąd następuje ta kontynuacja wychodzenia z niewidzialności. Nie chce już znosić takiej niewidzialności. Nie wiadomo, czy on wygra tę walkę, czy uda mu się umieścić swoje nazwisko pod jego wynalazkiem, tego nie wiemy. Natomiast sam fakt, że dostrzega niesprawiedliwość w takiej niewidzialności, to już jest bardzo ważne. W pewnym momencie, kiedy tłumaczy, dlaczego chce to zrobić, mówi też, że nie chce robić tego tylko dla siebie, ale też dla innych, którzy być może również znajdą w sobie odwagę, dla swoich braci, dla swoich sióstr, którzy też kiedyś być może będą mogli pokazać swój talent i żeby oni już nie musieli tak walczyć jak on, czyli przeciera szlaki, można powiedzieć. Myślę, że pewnie to nie jest takie podejście, bo kiedy wyjeżdżał z plantacji, to tak on nie jest takim naturalnym liderem czy krzyżowcem. Nie, nie, on raczej niechętnie by przyjmował tę rolę. Nie sądzę, żeby chciał przyjąć taką odpowiedzialność, ale rozumie, że jednak chce iść za ciosem. Właśnie na początku, czytając pierwszą część tej książki, wydawało mi się, że to będzie książka o niewolnictwie, o takiej walce o wolność. Ale ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że Washington dość szybko tę wolność odzyskuje w sposób formalny, ale później w tym świecie przemocy i otoczony tą przemocą nagle się okazuje, że samo zdelegalizowanie niewolnictwa i uwolnienie Washingtona jako niewolnika nie wystarczy do tego, żeby on mógł się poczuć wolny. I też tak myśląc sobie, jak nauczyć się być wolnym, kiedy nie wiesz, co to jest wolność, bo on się urodził na plantacji niewolników, wśród niewolników. Jaką rolę tutaj odgrywa jego relacja z Teachem, a jaka z Big Kid, do tego, żeby on potrafił w sobie odnaleźć i zrozumieć, czym jest jego wolność? Tak naprawdę on chyba wie, czym jest wolność. Jest to taka koncepcja. Jego wolność jest mu opowiadana przez wielką Kit, jedna z bohaterek tej książki, ważna bohaterka. I ona, Słona Woda, uświadamia sobie, że rozmawia z dzieckiem, ale tak naprawdę, jak można tak naprawdę ilościowo przedstawić wolność? Bo jest tak wiele różnych elementów, bo wolność jest różną rzeczą dla wielu różnych osób. Także ona mu tak mniej więcej opowiada, czym może być wolność. To są takie rzeczy, jak na przykład jest to wolność odmówienia pracy. Czyli jeżeli ktoś chce spać przez cały dzień, to śpi cały dzień. To nie są takie, na przykład wolność polega na tym, że nie trzeba odpowiadać na pytania, na które się nie chce odpowiadać. Na tym ma polegać wolność, ale również dla niego
ta koncepcja, że można wybrać, że można zdecydować, że się nie chce pracować, to zupełnie dla niego jest niewiarygodne, prawie że niemożliwe do uwierzenia. Ale w momencie, kiedy Wash wyjeżdża z plantacji, ucieka z plantacji, to nagle zdaje sprawę, że wolność to jest coś znacznie bardziej skomplikowanego, że to nie jest tylko ta wolność fizyczna, chociaż ona jest ważna, ale on nie na tym polega wolność, że on tylko sobie przechadza w jakimś kraju czy w jakiejś dzielnicy i że może czuć, że jest częścią jakiejś tkanki społecznej. On zawsze będzie takim innym. W każdym społeczeństwie ma ciemną skórę w tych czasach, ale oprócz tego został oszpecony, jest na trwale oszpecony, więc zawsze będzie inny. Więc sądzę, że dla niego znacznie bardziej skomplikowaną ideą będzie to, że on jest mentalnie ciągle związany tym, kim był. Nie zdaje sobie sprawy tak do końca, że nie jest wolny w swoim umyśle, że ciągle jest na przykład bardzo związany z Teachem, z Teachim i z tym wszystkim, co reprezentuje ten mężczyzna. On jest bardzo z nim związany, bo Teach sprawił, że on stał się widzialny, uznał jego talenty i uznał, że jest na tyle utalentowany, że może go ze sobą zabrać. Czyli on jest z nim związany w sposób nieprawdopodobnie silny, mimo że Teach zniknął. Poza tym jego motywy, być może motywy Teachiego nie były do końca takie czyste. W związku z powyższym ciągle walczy z tym poczuciem, jak być wolnym człowiekiem w tym świecie. Zmaga się z ograniczeniami swoich własnych myśli, jak również z ograniczeniami społecznymi, z tą całą strukturą społeczną, która zbudowana jest wokół niego. No właśnie, bo przecież ta wolność to także wolność tego, kogo mogę pokochać, kto może pokochać mnie, wolność do wyrażania uczuć, która właściwie na plantacji nie mogła się wydarzyć, żeby się do siebie nie przywiązać, nie tęsknić za sobą później, nie czuć tej straty, która mogła być zabójcza. No właśnie, dokładnie tak. No właśnie, paradoksem to, co było paradoksalne dla mnie w tej powieści, też było to, że właściwie wszyscy bohaterowie w jakiś sposób są w swoich głowach niewolnikami lub czują się niewolnikami różnych okoliczności. Erasmus uważa, że jest w pułapce, nie może wydostać się z wyspy. Teach zmaga się też ze swoimi ograniczeniami w głowie. Kuzyn Wildów, który wybiera dosyć drastyczną drogę już ucieczki od tego, co go zniewala, to właściwie można powiedzieć, że jest to powieść, że starałaś się inaczej. Jak bardzo ten temat uczenia się wolności, nieodczuwania poczucia winy z powodu tego, że jest się wolny, jest dla ciebie ważny. Psychicznie być może mam to jakoś inaczej w głowie poukładane, no ale rzeczywiście są takie, jest jakiś sposób, że rzeczywiście wszyscy bohaterowie są w jakiś sposób związani tą koncepcją wolności, czym jest wolność. Na przykład Tana, która została pokochana którą pokochał Wash, jest to osoba dwóch ras. Jest też naukowczynią, jest bardzo utalentowaną osobą, ale jest kobietą, jest przedstawicielką dwóch ras w tym czasie. Oczywiście nikt jej nigdy nie uzna ani nie obdarzy jej szacunkiem za jej pracę. Opisałabym tę książkę jako książkę opisującą różne postacie wolności, jak możemy być zniewoleni, jakie mogą być ograniczenia wolności. To są te pytania, na które zaczynałam znajdować odpowiedzi, pisząc tę książkę. A co tobie daje poczucie wolności? You know, it's
Trudno to zdefiniować. Myślę, że to jest coś, co konstruuję na potrzeby samej siebie i coś, co ciągle mi się wymyka i ciągle się zmienia. Te moje sposoby rozumienia wolności. Mam przyjaciółkę, która sprzeciwia się posiadaniu dzieci. Ona, interesujące jest dla mnie rozmawianie z nią, bo dla niej główne podejście do wolności, główna interpretacja to jest prawo do nieposiadania dziecka. Ja sama mam dwoje dzieci, więc myślę, że ja widzę technicznie ograniczenia, które się z tym wiążą, ale jest tak wiele wolności, którą można znaleźć w relacji z dziećmi, więc jest to tak naprawdę coś, co jest inne dla każdego. Dla mnie, cóż, ja znajduję wolność w tak wielu różnych obszarach. Znajduję ją w czytaniu. Chyba najbardziej wolna czuję się, kiedy piszę. To jest coś, co da mi niesamowite poczucie wolności, bo mogę napisać cokolwiek chcę. Mogę skonstruować dowolny świat, jaki tylko zechcę, i to mi daje największe poczucie i źródło wolności. A na co ustawiony jest twój pisarski radar? Co powoduje, że w jakiejś historii znajdujesz to coś, że chcesz dalej drążyć, dalej szukać, tak jak było w historii Teachbornów, że to był ten haczyk, od którego zaczęłaś poszukiwania i przerodziło się to w Washingtona Blacka? Bardzo trudno to zdefiniować i tak naprawdę nie wie się, kiedy się na to trafi. A wiemy to, kiedy jeszcze na to nie trafiliśmy, że coś takiego może się zdarzyć. Natomiast zajmuje mi to tak długo, żeby znaleźć w swoim materiale taki motyw przewodni. 7 lat zostawiam sobie między powieściami i w tym czasie oczywiście częściowo podróżuję, promując wydaną książkę, ale inna część tego czasu polega na przemyśliwaniu różnych pomysłów, nie wiedząc, co napisać, więc mam kilka wersji książki, wersji wstępnych, gdzie 50 stron piszę, więc mam wiele fal startów w swojej twórczości, w moich plikach. A to dlatego, że wciąż szukam tematu i nie wiem, czy jak podejmę się czegoś, to będę to kontynuować, ale tak po prostu wygląda ten proces. To prawda, że Washington Black miał aż 7 zakończeń? Pewnie nawet więcej. Pewnie więcej, pewnie 7 możliwych zakończeń. Dla mnie pewnie najtrudniejszą częścią do napisania, jeśli chodzi o powieść. Właściwie wszystkie części są trudne i środek, i początek, i koniec stanowią wyzwania, ale ten koniec naprawdę musi... Nie lubię tego słowa, bo to jest jak coś z lekcji języka angielskiego, ale wiele tematów, którymi się zajmujemy w powieści, musi gdzieś się spotkać i one niekoniecznie są jasne, dopóki nie stworzymy tych kilku szkiców. Więc myślę, że na koniec każdego z takich prób, takiej prób, wszystko się ciągle zmienia, ale w przypadku tej powieści te rozwiązania, zakończenia były tak różne. I ja myślę, że to dlatego, że to była tak ekspansywna powieść. Było tam tyle różnych miejsc, tyle różnych zdarzeń, które przytrafiły się temu młodemu człowiekowi, więc w jaki sposób tak naprawdę zamknąć te różne wątki historii i te rzeczy, przez które przeszedł główny bohater. Więc już się napisałam to zakończenie ostatecznie po odrzucaniu tak wielu innych i po prostu poczułam, że to jest właściwe, żeby to była taka nuta pewnej niepewności dla Łosza. On jest kimś, kto właściwie miotał się po całej powieści, szukając swojego miejsca na świecie, poszukując miejsca, w którym poczułby się najbardziej wolny, w którym poczułby się u siebie w domu, znalazł swoje miejsce na świecie i chyba na końcu wiemy, że takie miejsce fizycznie po prostu nie istnieje. To jest coś, co musi sobie skonstruować sam dla siebie i będzie musiał to robić poprzez związki, relacje z ludźmi, którymi się otacza, którym pozwala się kochać, ludźmi, których dopuszcza do swojej sfery intymnej.
Więc to musi być taka skonstruowana, takie skonstruowane miejsce, bo tak naprawdę nie ma takiego miejsca, gdzie fizycznie mógłby pojechać, nawet Barbados, gdzie poczułby się zupełnie wolny i gdzie byłoby to jego właściwe miejsce. To właściwie tak jak każdy z nas, ta opowieść o swojej wolności, o tym, kim jesteśmy, gdzie jest nasze miejsce na ziemi, no właściwie cały czas konstruujemy na bieżąco. Tak, zgodzę się z tym całkowicie. Z pewnością ma to odniesienie do mojego życia, tak właśnie jest. Tak, to się zgadza. Ja są w Calgary, to jest takie miejsce, które mogą Państwo znać, może niektórzy nie, w Kanadzie, ale kiedy tam dorastałam, to było to uważane za taki Teksas północy. Hodowla, bydła, rolnictwo. No moja rodzina nie była częścią tej tkanki, więc myślę, że jako młoda osoba czułam się, jakbym się miotała w poszukiwaniu własnego miejsca na świecie. No teraz podróżuję. W Schloss Solitude zyskałam możliwość spędzenia roku w Stuttgarcie w ramach pracy akademickiej. Mogłam tam pojechać i doświadczać wielu rzeczy w Europie, ale też miałam szansę wyskoczyć do Afryki po raz pierwszy w życiu. I myślę, że po latach podróżowania zdałam sobie sprawę, że chyba najbardziej u siebie czuję się w Kanadzie. Dużo bardziej na zachodnim wybrzeżu. Wróciłam na zachodnie wybrzeże, to tam studiowałam, robiąc pierwszy fakultet i to tam właśnie, tu właśnie czuję się najbardziej w domu, ale to jest taki dom, który dla siebie skonstruowałam. Jestem tu otoczona członkami rodziny i przyjaciółmi i to jest to, co daje mi poczucie bycia u siebie. No i oczywiście umiłowanie dla krajobrazu. W 2006 roku pojechałaś do Gany, do kraju, z którego pochodzą twoi rodzice. W jaki sposób ta podróż cię zmieniła? Myślę, że pojechałam tam z takim poczuciem pewnego oczekiwania, antycypacji i chyba mówię tutaj także za rodzeństwo. Oni także czuli, że to byłoby takie, oczekiwaliśmy, że to by było coś, co zmieni nasze życie w sposób znaczący. I było to coś, co naprawdę było interesujące w ten sposób, że otworzyło nam oczy na wiele cech kulturowych. Na to, co, w czym wyrośliśmy. Oczywiście dotyczyło to żywności, zdrojów i wszystkich tych rzeczy, ale chyba zrozumieliśmy i inni wokół nas także wyrazili to, że nie byliśmy stamtąd, że byliśmy w Ganie obcymi, mile widzianymi, ale jednak nie byliśmy mieszkańcami Gany, więc to było bardzo ciekawe, takie poczucie bycia mile widzianym, ale jednak poczucie również wyobcowania, pewnego niepokoju. Nie powiem, żeby to było coś, co zmieniło moje życie, ale z pewnością otworzyło oczy. I myślę, że to był początek takiego zamykania drzwi do takiej idei, która potencjalnie mogłaby być taką wizytą w domu przodków, która dałaby nam drogę do poczucia, że tam należymy. No ale to się nie wydarzyło. Chyba nawet tego nie oczekiwaliśmy tak naprawdę. Ale gdzieś tam była taka nutka takiego oczekiwania. Ale była to niesamowita podróż. Udało mi się odwiedzić babcię, która wtedy miała 103 lata. Sami nie wiedzieli. Miejsce, w którym się urodziła, więc ona była cała ubrana na biało wtedy. Był taki bardzo poruszający moment dla nas wszystkich i to było niesamowite.
Za chwilę oddam Państwu głos. Będzie można zadawać pytania naszej gościni. Dla tych z Państwa, którzy chcieliby pytanie zadać, jest przygotowany mikrofon, do którego trzeba podejść i to pytanie zadać. Także proszę przygotować sobie pytania, a ja jeszcze mam do Esi jedno pytanie. Ponieważ ta przemoc, ta wszechobecna przemoc, która pojawia się w tej ostatniej powieści, Washington Black, bardzo skojarzyłam się, być może dlatego, że czytałam tę książkę w tym czasie, z przemocą, która jest zupełnie współczesna i która dzieje się chociażby w Stanach Zjednoczonych. I aż trudno uwierzyć, że w XXI wieku, tyle lat po zniesieniu niewolnictwa, trzeba przypominać, że życie osób czarnoskórych ma wartość, ma znaczenie, Black Lives Matter. I czy masz takie poczucie, że źródła tej przemocy cały czas leżą w tym systemie niewolniczym, który jeszcze gdzieś cały czas w naszym krwiobiegu, w naszej głowie siedzi? Oczywiście sporo z przemocy, który jesteśmy świadkiem teraz, jest pewną systemową przemocą, która jest obecna od czasów niewolnictwa. Traktowanie takich osób czarnoskórych jako takich, które można po prostu wykorzystać i jako takich, które są poza tym wykorzystaniem, użyciem zbędne. I nie chcę sugerować, że jest to coś... Myślę, że dla mnie ta idea skupiania się na takim spojrzeniu z góry na osobę ciemnoskórę jest jakimś wyrazem niewolniczego nastawienia. Wprawdzie nie mówimy już o niewolnictwie jako jakimś zjawisku istniejącym we współczesnych Stanach Zjednoczonych, ale to nie jest tak, że to po prostu zniknęło i wszyscy nagle poczuli się wolni i zaczęli prowadzić komfortowe życie. Był jednak okres emancypacji, który stał się czasem, w którym ludziom wolno było właściwie wykonywać niemal tę samą pracę, którą wykonywali jako niewolnicy, tyle że to był taki system wciąż polegający na pracy na polu, ale jakby na własnych warunkach, natomiast wciąż według reguł były rzeczy, które wolno było robić, do których wolno było mieć dostęp. Czy właściwie to było niewolnictwo, tylko pod innym szyldem. To samo działo się na Karaibach, po prostu pod inną nazwą, apprenticeship system, gdzie damy pracę pod warunkiem, że, no, czy damy wolność pod warunkiem, że przez ileś lat jeszcze będziecie żyli w tym samym domu, w którym żyliście, kiedy byliście niewolnikami, będziecie pracowali na tej samej plantacji, ale za jakąś opłatę. Natomiast trzeba będzie płacić za możliwość mieszkania w tym samym miejscu i tak dalej. Więc w zasadzie myślę, że zawsze były zasady i reguły, które miały zarządzać ruchem, tym, co nazywamy czarnymi ciałami. To jest coś takiego, co chyba jest wciąż obecne, co niestety znajduje swoją kontynuację. Nawet ustawa o prawach społecznych, no wciąż sporo tam pewnych uprzedzeń systemowych, które wciąż toczą te relacje. Chciałabym móc wyrazić się jaśniej, ale to jest tak ważki temat i tak trudno o nim mówić. Oficjalnie oczywiście nie ma czegoś takiego, jak
nadreprezentacja osób czarnoskórych w systemie penitencjarnym. Byłam zaskoczona kilka miesięcy temu, że wciąż możliwe są rozmowy takie jak niegdyś. No, po prostu jasne staje się, że, no, no, że jest problem w sposobie, w jaki policja traktuje osoby czarnoskóre. Mm-hmm. To trochę z tego wynika, że z jednej strony sami czasem musimy uczyć się, jak być wolnym, ale też chyba cały czas musimy odrobić lekcję z tego, jak dawać wolność, a przede wszystkim szanować wolność innych. No tak, absolutnie tak. Proszę Państwa, oddaję Państwu głos. Kto chciałby zapytać o coś autorkę? Proszę się nie bać, ja wiem, że trochę może onieśmielać ten mikrofon. Zapraszam. Dzień dobry, bardzo się cieszę z tego spotkania. Chciałam zapytać, jak to jest, jak napisze się książkę, którą się bardzo przemyślało, wszystko skomponowało w niej, no i ona już jest wydrukowana, to czy zdarza się tak, że jak ona już taka jest gotowa, to pisarz myśli, kurczę, mogłem coś zmienić, a mogłem to inaczej zakończyć. Czy takie uczucia są pani bliskie? Cała moja kariera pisarska można ją scharakteryzować właśnie tego rodzaju myśleniem, czyli ojej, tak, rzeczywiście mogłam coś zmienić, mogłam to napisać inaczej. Ale dla mnie każda powieść, no kiedy się ją wyda już. To pisarz, myślę, w którymś momencie czuje się opuszczony. Czy też ma wrażenie, że kiedy się pisze książkę, to potem by się ją napisał inaczej? Ale wydaje mi się, że ciągle pracujemy i ja cały czas robię notatki. Ciągle, nawet jak już są prawie ostateczne wersje, to jeszcze nanoszę jakieś poprawki, zmieniam zdania, czasami zmieniam kolejność scen, czy też nie podoba mi się jakaś strona. Czyli zawsze mam takie wrażenie, że mogłabym coś poprawić i z tego powodu chyba nigdy nie czytam moich książek, które są już wydrukowane. Czyli książka jest gotowa, wydrukowana i nigdy nie przeczytam żadnej mojej książki w formacie już opublikowanym, w ostatecznej wersji. Ponieważ obawiam się właśnie tej chęci zmiany. Myślę, że to by mnie doprowadziło do szaleństwa, więc nie robię tego. Być może wielu pisarzy ma właśnie takie samo uczucie. Po prostu pisarz zawsze chce coś zmienić, zawsze coś by, no nie wiadomo, czy poprawiłby, czy by pogorszył, tego nie wiadomo, no ale ciągle chce się pracować nad swoim dziełem. Tak to jest. No zawsze coś mogłoby być inaczej. Każda powieść ma taką za sobą taką powieść cienia. Czyli to są te wszystkie wybory, których mogliśmy dokonać, ale ich nie dokonaliśmy. To jest elementem książki, jak sądzę, i pisarstwa. To jest część całego procesu, no ale trzeba pójść dalej. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze pytanie? Obserwujących osób. Czy pani ma jakieś wzorce literackie? Aha, czy ma pani wzorce literackie? Wzorce literackie. Za dużo ich, żeby w ogóle tu wymienić. Dla mnie pisarz, który zrobił największe wrażenie na mnie, Toni Morrison, pisarka,
Moja nauczycielka angielskiego pożyczyła mi egzemplarz jednej z jej książek i tak naprawdę jej książka zupełnie zwaliła mnie z nóg. Był to dla mnie taki epicki poemat. Ona pisała w takim bardzo bogatym, lirycznym językiem, ponad 400 stron. I cała ta historia była tak poruszająca. Czyli to ona, Toni Morrison, była dla mnie formującą pisarką, ale też Alice Munro, jej książki. I oczywiście byłam studentką w Kanadzie, więc musiałam czytać jej książki. Kiedy jesteśmy młodzi, to tak naprawdę wielu uczniów tak naprawdę nie lubi jej książek, mają po 12-13 lat, a muszą ją czytać, ale kiedy zrobiłam się starsza, to zaczęłam ją czytać na nowo i wtedy zrozumiałam, jak wspaniale napisała swoje książki, które są tak złożone, tak, które są tak emocjonalne i struktura tych powieść jest tak ciekawie utkana. Naprawdę jest mistrzynią dla mnie. Bardzo mnie też uformowała jako pisarkę. Ale jest też wiele innych nazwisk. Lubię McCarthy'ego. D.S. Nichol. Też jakby zareagowałam na jego pracę. Ale nie te wcześniejsze prace, tylko te prace z jego już dojrzałego wieku, kiedy pisał w tym takim nastroju postkolonialnym. Bardzo lubię to, że jest tak brutalnie uczciwy i szczery. I tak naprawdę nie ucieka do pisywania przemocy, nie ucieka też od pisania z pewnymi może przesądami, co jest właściwie ciekawe. Być może mogłabym tak wymieniać te nazwiska jeszcze bardzo długo, także myślę, że przestanę na tych nazwiskach, które już wymieniłam. Czy ktoś jeszcze ma pytanie? Jedyna taka okazja. Proszę się nie wstydzić. No dobrze, to jeszcze jedno pytanie ode mnie na koniec. Powiedziałaś, że tak mniej więcej 7 lat musi upłynąć pomiędzy powieściami. Czy to oznacza, że twoja nowa książka będzie gdzieś około roku 2025? Czy pracujesz już nad czymś? O rany. Naprawdę bardzo mam nadzieję, że to będzie 7 lat. Jestem przekonana, że wydam tę książkę, którą się teraz zajmuję. Rozpoczęłam coś, rzeczywiście. Ale piszę w tej chwili też eseje, piszę książki dla dzieci niejako jednocześnie, także zobaczymy. Mam nadzieję, że rzeczywiście nie upłynie więcej niż 7 lat od wydania mojej kolejnej książki. No ale tyle czasu upłynie, ile trzeba będzie, żeby upłynęło. Dobrze. Szanowni Państwo, wielkie, wielkie brawa dla naszej gościni Essie Dugin. Ta przepiękna książka Washington Black już w polskim tłumaczeniu. Wydał ją Świat Książki. Można pobiec, kupić, czytać, rozkoszować się piękną kanadyjską prozą. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję, Państwu przed komputerami i Państwu na sali. Do widzenia, do zobaczenia. Thank you. Thank you very much.